drogie kochane, umiłowane pochwiczanki. Dzisiaj rachu ciachu po raz trzeci, bo jutro ma padać i nie będę mógł na świeżym powietrzu wam tego powiedzieć, ale na świeżym powietrzu chcę wam powiedzieć, kochane pochwiczanki, że oto są wakacje. Na wakacje, to w trakcie wakacji nie martwisz się VAT-em, nie martwisz się tym, czy szef ci podrzuci nową robotę, nie martwisz się wieloma innymi sprawami, na przykład tym, że nie kupiłaś proszku do prania. Wieloma innymi rzeczami się nie martwisz. Masz zupełnie inne myśli. I teraz ważne jest, żebyśmy sobie, my ludzie, czasu do czasu robimy coś takiego jak wakacje. Wakacje od zmartwień. A ponieważ wakacje się zdarzają raz do roku, albo dwa razy do roku, albo trzy razy, no nie wiem, niektórzy mają cztery razy do roku, są tacy, którzy mają więcej razy do roku. Ale to nie... To tak, no zostawmy. To są ci, którzy są bardzo mądrzy i żyją dla wakacji. Są ludzie, którzy żyją z innych powodów, dla innych celów, z innych powodów. Wiele lat niedziela była dla mnie dniem wyjątkowym. Wtedy człowiek się ubierał odświętnie, wszedł do kościółka i miał dobry humor z urzędu. Jak już tylko się spotykało rodzinę, znajomych innych w kościółku, to każdy się uśmiechał i dawał szczęściarza, że mu tak fajnie idzie w życiu. I dlatego, drogie pochwiczanki, uważam, że jednym z fajniejszych pomysłów na życie jest niedziela, czyli co parę dni robi sobie dzień wolny od codzienności. Od czasu do czasu, raz na parę dni, systematycznie, raz na parę dni zrobi coś nietypowego, wyjątkowego. Może być głupie, może być wesołe, może być radosne, inne niż codziennie. To znaczy, jeżeli się martwisz, zamartwiasz, smucisz, to raz w tygodniu ciesz się. Czym? Wszystkim. Chociażby tym, że masz, może Bozia ci dała 10 paluszków i wszystkie 10 możesz używać. Jak masz tylko 5, ciesz się, że masz 5. No. A jak brakuje ci 5, pożycz od partnera. On też ma paluszki. Naprawdę. Sprawdź. I kochane, informuję. Bo wieje strasznie od tego morza. Zimno się robi. Ale warto jest robić urlop nawet w zimie. Lub w lecie na nartach. Kochane, wszystko jedno jak. Najważniejsze, żeby fantazja was nie opuszczała także w ciągu dnia, nie tylko w nocy. Pozdrawiam serdecznie i w stan ciepłego morza.